tak daleko, a tak blisko. Tymi słowami pokrótce można scharakteryzować Białoruś. Kraj ten to ciągle niemal pusta tablica na mapie turystycznych destynacji. Wbrew pozorom ma wiele do zaoferowania. Wspólna historia w ramach najjaśniejszej Rzeczpospolitej, odnowione, dobrze zagospodarowane zabytki, piękna przyroda, sympatyczni, gościnni ludzie oraz smaczna kresowa kuchnia to tylko niektóre z aspektów zachęcających do odwiedzin tej części Europy. Spokojne, sielankowe krajobrazy, przepełnione gęstymi lasami, szumiącymi łanami zbóż urodzajne ziemie, z zagonami buraków oraz kukurydzy, a także zielonymi łąkami, po których gromadnie spacerują bociany. Chciałoby się rzec, tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionych, do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem, gdzie bursztynowy świeżop gryka jak śnieg biała, gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała, a wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą zieloną, a na niej z rzadka ciche grusze siedzą. Taka właśnie jest ta ziemia. To właśnie w tej części Rzeczpospolitej swoje największe majątki, tak zwane ordynacje, posiadał potężny ród Radziwiłłów. Tu rozgrywały się znane z kart historii losy wielu bitew i heroicznie przelewanej krwi. To w tutejszych miastach przypieczętowano wiele traktatów ważących na dalszych losach połączonych pod jednym berłem narodów Rzeczpospolitej. To właśnie synem tej ziemi jest Tadeusz Kościuszko. Stąd wywodzą się tak znamienite osoby jak Adam Mickiewicz, Eliza Orzeszkowa, Julian Ursyn Niemcewicz, Stanisław Moniuszko, Melchior Wańkowicz, Jerzy Giedroyć, a nawet Czesław Niemen. Taki właśnie jest to kraj, tu, nad Niemnem. Ziemia rodzinna dla wielu z nas. Zapraszam serdecznie na Białoruś na film z cyklu Travel Fan w podróży. Jesteśmy w Brześciu. To miasto, którego los ściśle związany jest z historią kilku państw i wielu narodów. W przeszłości wspaniały gród nad Bugiem, o który walczyli niemal wszyscy panujący na wschodzie ówcześni władcy. Założony 9 wieków temu u zbiegu dwóch rzek, Bugu i Muchowca, znajduje się na skrzyżowaniu najważniejszych szlaków handlowych między wschodem a zachodem. Jesteśmy na terenie tzw. kolonii urzędniczej, miejsca, gdzie w latach 20. XX wieku budowano domy dla urzędników państwowych. Wchodzimy na ulicę Adama Mickiewicza, gdzie ustawiony jest pomnik wieszcza. To jedna z tych nielicznych ulic, która w wyniku sowieckiej aneksji Brześcia nie zmieniła nazwy. Stanowi przykład ulicy typu bulwarowego. Została zabudowana okazałymi domostwami już w okresie carskim, będąc częścią dzielnicy, w której zamieszkiwały brzeskie elity i arystokracja. Spośród reprezentacyjnych budynków wyłania się bryła tzw. ogrodu zimowego, przylegającego do budynków uniwersyteckich. Naprzeciw, na skrzyżowaniu z dawną ulicą Dąbrowskiego, znajduje się stuletnia cerkiew Brzeska Bractwa Prawosławnego pod wezwaniem św. Mikołaja. Zbudowana została w początkach lat 20. XX wieku z darów marynarzy uczestniczących w wojnie rosyjsko-japońskiej. Budowla zaprojektowana została w stylu pseudoruskim. Na uwagę zasługują malowidła na łukach oraz apsyda ze zdobnym drewnianym ikonostasem. Starodawne Berestie, bo taką nazwę nosił gród znany dzisiaj jako Brześć, po raz pierwszy został opisany przez kijowskiego mnicha Nestora w powieści Minionych lat. Do dnia dzisiejszego trwa spór pomiędzy historykami o autorstwo tego staroruskiego latopisu, odpowiednika zachodnioeuropejskich kronik, w którym Brześć pojawia się pod datą 1019 roku. Nazwa starodawnej osady Berestie pochodzi, jak wyjaśniają historycy, od kory Beresty, to jest brzozy lub brzostu, gatunku wiązu, w zaroślach którego tonęła średniowieczna osada. Historyczne losy Brześcia trwale związane były przede wszystkim z Wielkim Księstwem Litewskim. W 1390 roku miasto nad Bugiem otrzymało prawo magdeburskie i zyskało unikalne, jak na tamte czasy, doświadczenie demokratycznej samorządności. Jako miasto graniczne było strategicznym punktem dla wszystkich ówczesnych władców. Trzeba także wspomnieć, że to tu właśnie doszło do podpisania w 1596 roku Unii Brzeskiej, jednego z ważniejszych aktów pomiędzy katolikami a prawosławnymi. Ponad milenijną historię miasta upamiętnia pomnik Tysiąclecia Brześcia.
Według zamysłu architektów i społeczności miejskiej monument wzniesiono jako plastyczne odzwierciedlenie unikalnego losu miasta na przestrzeni 10 wieków jego istnienia. Dawna ulica Dąbrowskiego, czyli obecnie ulica Sowiecka, to główna promenada miejska. Jeszcze za czasów międzywojennych przekształcono ją w centralną ulicę Brześcia, zamieszkiwaną przez bogatych mieszczan, przeważnie pochodzących z rodzin żydowskich. Na parterach bogatych domów mieściły się sklepy, warsztaty, zakłady fotograficzne oraz restauracje. Do dnia dzisiejszego pod numerem 110 działa zabytkowa apteka miejska, zbudowana w 1923 roku według projektu Salomona Grimberga. Z kolei kino 1 maja wciąż znajduje się w miejscu dawnego kina Adria. Jedną z atrakcji miejskiego deptaku są latarnie olejowe, zapalane codziennie o zachodzie słońca. Obsługą ich zajmuje się etatowy latarnik miejski. Ubrany w specjalny mundur, wzbudza powszechną sensację wśród gawiedzi. Latarnik z powagą dostojnika państwowego wykonuje powierzone mu czynności z namaszczeniem, odpalając kolejną lampę rozświetlającą nadchodzącą z wolna ciemność. Ciekawostką jest, że oświetlenie uliczne zapala się dopiero, gdy latarnik zakończy zapalanie lamp na deptaku. To jedna z większych atrakcji turystycznych, oblegana tłumnie przez wielu gapiów. Będąc w centralnym miejscu deptaku, warto dotrzeć na plac przed kinem Białoruś. Tu wieczorem odbywają się pokazy tańczących fontan. Najlepiej prezentują się widziane z tarasu wspomnianego budynku, tutejszego Kinomaxu. Może to nie Dubaj, a mimo to tego typu wodne show zawsze raduje każdego przechodnia. Wystarczy wyjść nieco poza centrum, a zaczyna nas otaczać przytłaczające sowieckie budownictwo. Najbardziej monumentalnym dziełem czasów radzieckich jest imponująca wejściowa brama Gwiazda. Przez nią to przechodzi się na teren Twierdzy Brzeskiej. Niemal z chwilą przejścia towarzyszą nam wydobywające się z głośników patetyczne brzmienia pieśni Stawaj strana agromnaja w wykonaniu chóru Aleksandrowa. Dla nas Polaków to żaden powód do dumy. W okresie pierwszej okupacji sowieckiej do 22 czerwca 1941 roku miejsce to służyło przede wszystkim jako katownia, w której likwidowano polskich patriotów. Traktowano ją też jako punkt etapowy, w którym gromadzono więźniów przeznaczonych do dalszej deportacji. W twierdzy prawdopodobnie należy szukać śladów tzw. białoruskiej listy katyńskiej. Po agresji Niemiec na ZSSR twierdza ponownie znalazła się w rękach Niemców, w których pozostała do 1944 roku. Obrona twierdzy przez Sowietów w 1941, mimo że w propagandzie urosła do rangi symbolu bohaterstwa radzieckiego żołnierza, nie miała strategicznego znaczenia. Sowieci nie obsadzili całej twierdzy i nie przygotowali jej do obrony. W jednym z bunkrów znajduje się wystawa poświęcona przywódcom Związku Sowieckiego, z naszej perspektywy eksponująca zdjęcia największych zbrodniarzy komunistycznego systemu. Generalnie wieje stąd sowiecką propagandą. Widać jak na dłoni, że z ich punktu widzenia prawda historyczna wygląda zupełnie inaczej. Zachowana do dziś rozległa cytadela była częścią rozbudowanego systemu fortyfikacji. W 1833 roku cesarz Mikołaj I Romanow nakazał budowę brzeskich fortyfikacji mających ułatwić trzymanie w ryzach podbitą Polskę. Warto wspomnieć, że twierdza Brzeska wznosi się na dawnym terenie Starego Miasta, które wyburzono pod tą militarną inwestycję. Teren obsiany jest propagandowymi, monumentalnymi budowlami hołbiącymi na wprost heroizm sowieckich okupantów tych ziem w tzw. wojnie ojczyźnianej. Monstrualny pomnik zasłużonym obrońcom twierdzy brzeskiej oraz wbity w ziemię bagnet mają symbolizować męstwo narodu. Monumentalny pomnik to około 4000 metrów sześciennych betonu. U jego podstawy znajduje się wiecznie płonący znicz i niezliczona ilość marmurowych płyt z imionami poległych obrońców twierdzy brzeskiej. Także tu każde z sowieckich miast bohaterów ma swoją małą mogiłę, przyozdobioną wieńcem sztucznych kwiatów. Olbrzymi pomnik męstwo, widoczny z najdalszych krańców twierdzy, miał podkreślać radziecką potęgę. Wysoki na ponad 30 metrów jest najważniejszym miejscem obronnego kompleksu. Upiorny, socrealistyczny, monumentalny wygląd obeliska sprawił, że amerykański CNN wyróżnił go mianem najbrzydszego pomnika świata.
Będąc na terenie twierdzy, warto zwrócić uwagę na XIX-wieczny Sobór Świętego Mikołaja. Zaprojektowana w stylu bizantyjsko-ruskim świątynia służyła rosyjskim żołnierzom jako cerkiew garnizonowa. Po włączeniu Brześcia do Polski na mocy traktatu ryskiego cerkiew przekazano kościołowi katolickiemu, tworząc tu kościół garnizonowy świętego Kazimierza. Podczas wojny niemiecko-sowieckiej budynek uległ zniszczeniu i dopiero po 1991 roku odbudowano go z przeznaczeniem dla obrządku prawosławnego. Widoczna brama Kobryńska to jedna z kilku bram fortecznych. Jej okaleczone od ostrzałów mury przypominają o burzliwej historii tego miejsca. Autopromocja. Dołącz do grona miłośników filmowego cyklu Travel Fan w podróży. Oglądaj filmy w wersji płytowej bądź odwiedź na YouTube kanał travelfan.pl. Poznajmy razem świat. Tuż za bramą rozpościera się fosa. We wrześniu 1939 roku polscy żołnierze ewakuowali się tędy z obleganej twierdzy. W pobliżu fosy, w Malowniczej i Stenerii swe wody łączą ze sobą dwie rzeki, Bug i Muchawiec, będące częścią szlaku wodnego pomiędzy Bałtykiem a Morzem Czarnym. Zaledwie 10 km dzieli Brześć od sennej miejscowości Skoki. Na przełomie XVII i XVIII wieku miejscowość należała do rodu Niemcewiczów, którzy w latach 70. XVIII wieku wybudowali w niej pałac. Tu 6 grudnia 1758 roku urodził się i spędził dzieciństwo klasyk literatury polskiej, pisarz, poeta i publicysta, działacz społeczny i polityczny Julian Ursyn Niemcewicz. Rodową siedzibę w Skokach założył jego ojciec Marceli. Potomkowie rodziny mieszkali w niej do wojennej jesieni 1939 roku. Julian Ursyn był współtwórcą Konstytucji 3 maja 1791 roku, wybitnym działaczem politycznym i społecznym, a także przyjacielem i adiutantem Tadeusza Kościuszki. Najwybitniejszy z rodu Niemcewiczów urodził się we wcześniej istniejącym tu dworze, które następnie, zgodnie z panującą modą, przebudowano na styl klasycystyczny. Sama ekspozycja muzeum nie jest szczególnie interesująca. Przeważa tu głównie wyposażenie z epoki. Oryginalne meble zostały bowiem wywiezione przez Sowietów z przeznaczeniem do Moskwy, ale ostatecznie wylądowały w muzeum w Mińsku. W dawnym pokoju jadalnym znajdowała się niegdyś rodowa galeria portretów. Obecnie sala ta prezentuje meble oraz obrazy z epoki. Kolejne sale prezentują ekspozycje poświęcone Julianowi Ursynowi, jego życiu i twórczości, a także rodowi Niemcewiczów. Ponadto znajdziemy tu salę balową, zaaranżowaną zbrojownię z akcesoriami wojennymi, a także salon muzyczno-artystyczny. Z balkonu pałacu roztacza się widok na 6-hektarowy park krajobrazowy z licznymi gatunkami egzotycznych drzew oraz krzewów. Sielankowe wiejskie krajobrazy, pstrokato malowane drewniane domy o spadzistych dachach, a w przydomowych ogrodach kwiaty oraz drzewa owocowe. Wszędzie spokój i cisza. No i te widoki. Jakby zadziałał zegarmistrz światła purpurowy, w magiczny sposób cofając czas. Właśnie dotarliśmy do kamienica litewskiego. Sercem niewielkiego miasteczka jest 13-wieczna kamienna wieża zamkowa, zwana Białą. Niegdyś na przyległym do niej dziedzińcu znajdował się okazały drewniany dwór. Jako jedyny murowany obiekt 30-metrowa wieża powstała z rozkazu księcia wołyńskiego Włodzimierza Wasilkowicza. Budowla ta jest jedynym na Białorusi zabytkiem architektury militarnej tego okresu. Według jednej z legend to właśnie od tej wieży przyjęła swą nazwę Puszcza Białowieska, sięgająca kiedyś pod kamieniec i podlegająca jurysdykcji tutejszych namiestników książęcych. Senne miasteczko nie ma specjalnie zbyt wiele do zaoferowania. Mające swe początki w X wieku dzieje kamieńca w większości uległy zniszczeniu w pożarze dziejowej. Wzrok przyciąga współczesny pomnik założyciela miasta wspomnianego Włodzimierza Wasilkowicza oraz wybudowana w stylu bizantyjsko-rosyjskim pobliska cerkiew świętego Szymona Słupnika z 1914 roku. Rozkwit miasta przypadł na wiek XVI, kiedy to przez kamieniec prowadził ważny szlak handlowy z Krakowa do Wilna. Właśnie zmiana szlaków
wiekach późniejszych oraz brak kolei doprowadziła miasto do utraty znaczenia, sprowadzając je do roli małego miasteczka. Wystarczy tylko nieznacznie przekroczyć rogatki tutejszych miast, aby znaleźć się w zupełnie innym świecie białoruskiej rzeczywistości, gdzie spojrzeć dookoła otaczają nas gęste, bujne lasy mieszane z przewagą brzozy, sosny oraz jodły. Wynurzające się tu i ówdzie z gęstwiny przydrożne wsie w większości zachowują swój typowy dla tych terenów charakter. Kolorowe drewniane chaty ze spadzistym dachem to typowy element białoruskiej architektury wiejskiej. Bardzo ważnym elementem tradycyjnego malowania domów jest zdobienie okien, a także okiennic, które często bywają rzeźbione. Przed nami suburbia najbardziej polskiego ze wszystkich rozsianych na Białorusi miast. Pomimo zamieszkującej te tereny zdecydowanej większości polskiej, bezlitosny Stalin nie zgodził się przyłączyć tej ziemi do powojennej Polski. Przyjechaliśmy do Grodna. Nasze zwiedzanie zaczynamy od miejsca związanego z najznamienitszą z tutejszych mieszkanek polską pisarką Elizą Orzeszkową. Na cześć artystki nazwano jedną z głównych ulic miasta, przy której znajduje się poświęcone jej małe muzeum, utworzone w domu, w którym mieszkała ze swoim drugim mężem. Muzeum to zaledwie dwa pomieszczenia, w których zobaczymy kilka oryginalnych eksponatów związanych z życiem artystki. Dom został wzniesiony w latach 60. XVIII wieku. Na przełomie XIX i XX wieku należał do adwokata Stanisława Nachorskiego, drugiego męża Elizy Orzeszkowej. Sama pisarka mieszkała w nim od 1894 roku do swojej śmierci w 1910. Miały tu powstać takie utwory jak Ad Astra, Argonauci i Gloria Victis. Pierwsze muzeum powstało tu w latach 20. Po II wojnie światowej lokal zajmowała stacja krwiodawstwa, a następnie oddział Związku Pisarzy Białorusi z filią biblioteki dla młodzieży. Ostatecznie muzeum wznowiło działalność w 2001 roku, by po remoncie podobnie zostać udostępnione 11 kwietnia 2009 roku. Udokumentowana historia miasta zaczyna się w średniowieczu. Obronny gród po Unii Lubelskiej stał się częścią Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Grodno przeżywało wzloty i upadki, aby po odzyskaniu przez Polskę niepodległości znaleźć się w jej granicach. Mimo bohaterskiej i dramatycznej obrony w 1939 roku zostało zajęte przez wojska radzieckie i do 1991 stanowiło część białoruskiej SSR. Jednym z ciekawszych obiektów sakralnych jest Sobór Opieki Matki Bożej. Obiekt został wzniesiony w 1907 roku ku czci żołnierzy rosyjskich poległych w wojnie rosyjsko-japońskiej. Mimo komunistycznych represji w cerkwi cały czas odprawiano nabożeństwa. Zwiedzając świątynię, należy zwrócić uwagę na ikony umieszczone na filarach. Przedstawiają one prawosławnych męczenników zamordowanych przez komunistów. Ułożenie ikon ma znaczenie teologiczne. Tak jak budynek opiera się na kolumnach, tak filarami wspólnoty wiernych są męczennicy. W soborze szczególną czcią otacza się ikonę Matki Bożej Kazańskiej. Grodno nierozerwalnie związane jest z rzeką Niemen. Tu, nad nadniemeńskim wzgórzu, ulokowana jest cerkiew świętego Borysa i Gleba. Uznana jest za najstarszy istniejący budynek w mieście. Najprawdopodobniej pierwsza świątynia w tym miejscu powstała około roku 1180, a jej budowę zlecił książę Mścisław. Patronami świątyni zostali prawosławni męczennicy, synowie Jarosława Mądrego. Trudno powiedzieć, jak pierwotnie wyglądało całe założenie. Z pewnością było ono rozbudowywane dzięki bogatemu uposażeniu i środkom przekazywanym przez książąt litewskich i królów Polski. W czasach ZSSR w środku świątyni zorganizowano Muzeum Historii Religii. Prawosławni wierni odzyskali cerkiew dopiero w 1991 roku. Tuż przy świątyni znajdują się tzw. kamienie grunwaldzkie. Zgodnie z przekazem Jana Długosza, chorągiew grodzieńska wzięła udział w starciu z krzyżakami. Od tego zwycięstwa skończył się dla miasta czas zagrożenia ze strony zakonu krzyżackiego. Tak jak w wielu polskich miastach, także i w Grodnie, ważną rolę pełniła społeczność żydowska. Przed II wojną światową stanowili tutaj największą grupę etniczną. Dziś pozostało ich nieco ponad 300. Autopromocja.
Wybierz się na wielką wyprawę dookoła świata z cyklem filmów Travel Fun w podróży. Poczuj smak życia, poznaj pasję podróżowania. Travel Fun. Are you ready for adventure? Pamiątką policznej niegdyś społeczności jest Wielka Synagoga, odbudowana w początkach XX wieku po wielkim pożarze. Odnowiony budynek prezentuje się nader okazale. Jego wnętrze zostało odmalowane na biało. Na ścianach oraz suficie widać kunsztownie wykonane, oryginalne, charakterystyczne ozdobienia. Budowla to mieszanina stylów eklektycznego oraz mauretańskiego. Jak to zwykle bywało w czasach sowieckich, wnętrze synagogi wykorzystywano jako magazyn. W 1897 roku w najwyższej części Grodna zaczęto budować wieżę przeciwpożarową. Od momentu otwarcia w 1900 roku wieża pozostawała najwyższym budynkiem w mieście przez ponad pół wieku. Na przynależącym do wieży budynku widnieje malowidło przedstawiające strażaków z różnych epok, w tym jedną kobietę z twarzą Monelizy. Ot, taki mały żart ze strony artysty. Gród nad Niemnem był wielką miłością Stefana Batorego, a Jan III Sobieski organizował w nim co trzeci sejm walny Rzeczpospolitej. Na kartach historii zapisał się szczególnie sejm z 1793 roku. Pod presją rosyjskiej armii posłowie uznali drugi rozbiór Polski, kończąc tym samym dzieje wielkiej I Rzeczpospolitej. Stary i Nowy Zamek przypominają o dawnej potędze grodu. Pomiędzy zamkami rozciąga się najstarszy na Białorusi most, który wzniesiono w pierwszej połowie XVII wieku. Wielokrotnie przebudowywany stary Pałac Królewski z 1580 roku w trakcie zaboru rosyjskiego pełnił rolę koszar. Nowy zamek zbudowano w XVIII wieku w stylu rokoko. W jego pomieszczeniach 25 listopada 1795 roku abdykował Stanisław August Poniatowski, co finalnie potwierdziło upadek Rzeczpospolitej. Ze wzgórzem zamkowym związana jest postać kasztelana Dawida Dowmontowicza, niestrudzenie walczącego z krzyżacką nawałą, dowódcy, który nie przegrał żadnej bitwy, goniąc krzyżaków aż pod Frankfurt nad Menem. Schodząc ze wzgórza zamkowego natrafiamy na Pałac Chodkiewiczów. Jego podwórze wypełniają intrygujące kamienne rzeźby. Grodno przez wieki przechodziło z rąk do rąk, zaś owe przejścia często wiązały się z trąceniem w zupełnie inną, by nie rzec alternatywną wobec poprzedniej rzeczywistość. W 1921 roku na mocy traktatu ryskiego miasto oficjalnie weszło w skład II Rzeczpospolitej, stając się częścią województwa białostockiego. Po dziś dzień ponad 25% tutejszej społeczności stanowią Polacy. Miejscem zachowania polskości są bez wątpienia kościoły. Obyczaje oraz wiara najbardziej cementują bowiem przynależność etniczną. Plac Sowiecki, czyli dawny Plac Batorego, to miejsce, przy którym dominuje bryła bazyliki świętego Franciszka Ksawerego. Ufundował ją król Stefan Batory, przeznaczając na ten cel pieniądze z wykupu jeńców. Wnętrze świątyni składa się z trzech naw, w których znajduje się 13 ołtarzy oraz cudowny obraz Matki Bożej Kongregackiej. Najciekawszym jest ołtarz świętego Kazimierza, otoczony figurami królów polskich, w tym Mieszka I, Bolesława Krzywoustego oraz Władysława Jagieły. W czasach ZSSR władze zabroniły odprawiania tu mszy. Kościół miał zostać nawet zburzony, jednak mieszkańcy na to nie pozwolili. Setki ludzi weszło do bazyliki i zablokowało rozbiórkę. Tuż obok bazyliki znajduje się powstała w XVIII wieku apteka jezuicka, będąca najstarszą na terenie Białorusi. W północnej pierzei Placu Sowieckiego podziwiać można efektowną kamienicę rosyjskiego kupca Murawiewa z 1885 roku. Nieco z boku wspomnianego placu stała niegdyś Fara Witoldowa, gotycka świątynia wysadzona w powietrze przez komunistów w 1961 roku. Ulica Sowiecka to obecnie główny deptak miejski. W ciągu swego istnienia trakt ten nosił nazwy Wileńska, Dominikańska czy też Soborowa. Sporo się tutaj dzieje. Często odbywają się tu uliczne eventy. Zwykle miejsce to okupują wystawiający swoje prace artyści, różnej maści straganiarze, a także uliczni grajkowie. Zadbane elewacje domów zachęcają do spaceru i wtopienia się w tłum. Atrakcją deptaku jest Dom Towarowy Niemen. Na jego górnym piętrze znajduje się restauracja. Z jej obszernego tarasu podziwiać można rozległą panoramę Grodna.
Pięknie odnowione stare kamienice zdają się wskrzeszać echa przeszłości, budzić wspomnienia po tym, co odeszło. I tylko wróble zdają się ćwierkać po swojemu. Dawna dolina rzeczki Grodnianki zabudowana jest obecnie placem Lenina. Widoczny na tle urzędu miasta pomnik wodza rewolucji zaświadcza, że Lenin jest tu wciąż żywy. Grodno to miasto, gdzie stare łączy się z nowym. Futurystyczny budynek teatru oraz szerokie arterie ukazują współczesne oblicze tego miejsca. Wyjeżdżamy z miasta ulicą Stefana Batorego, podziwiając stojący na postumencie sowiecki czołg T-34, pomnik wyzwolenia Białorusi. Autopromocja. Zostań przyjacielem projektu Travel Van w podróży. Bądź na bieżąco z informacjami. Odwiedzaj media społecznościowe oraz moją stronę internetową. Oglądaj kanał travelfan.pl. Poznaj świat z moimi filmami. Daj suba, lajka, kliknij w dzwoneczek. Nie zapomnij choćby o skromnej donacji poprzez PayPal bądź system SMS Premium. Oglądając filmy Travel Fan w podróży, wiesz więcej. Będąc w Grodnie, nie sposób nie odwiedzić cmentarza Farnego. Tutejsza nekropolia kryje w większości prochy polskich synów tej ziemi. Pochowana jest tu m.in. Eliza Orzeszkowa wraz ze swoim mężem Stanisławem Nachorskim. Pod względem znaczenia historycznego i artystycznego cmentarz bernardyński można porównać z wileńską Rosą i lwowskim Łyczakowem. Założony w 1792 roku, czynny był do połowy lat 70. XX wieku. Grodzieńska nekropolia katolicka póki co nie jest chroniona przez prawo. Objęcie jej ochroną konserwatorską wydaje się być najlepszą opcją. Cmentarz sprzątają wolontariusze. Zdarzają się próby dewastacji. Ciężkie żeliwne krzyże i ogrodzenia złodzieje wynoszą na złom. Inne nagrobki niszczy z kolei przyroda. Cmentarz bernardyński w Grodnie jest najstarszą nekropolią komunalną na terenie współczesnej Białorusi. Poza wspomnianą Elizą Orzeszkową, pochowani na nim są m.in. włoski architekt Giuseppe De Socco, generał Wojska Polskiego Adam Mokrzycki z synem, rzeźbiarz Bolesław Szyszkiewicz, członkowie rodziny baronów Danglów ze Skłód, a także wieloletni przedwojenny prezydent Grodna Edward Listowski. Na uwagę zasługują także mogiły żołnierzy polskich poległych w latach 1919-20, a także obrońcy Grodna z 1939 roku, stawiający opór podczas radzieckiego ataku na Polskę. Naczelny wódz, generał Władysław Sikorski, podczas inspekcji 6. Dywizjonu Piechoty w ZSSR w grudniu 1941 roku w rozmowie z ocalałymi obrońcami Grodna powiedział: "Jesteście nowymi Orlentami. Postaram się, aby wasze miasto otrzymało virtuti militari i tytuł zawsze wiernego. Cześć i chwała bohaterskim obrońcom Grodna należy się po wsze czasy. Pora zatem, aby cmentarz Farny dołączył do grona polskich narodowych panteonów." Poznają się ze światem, poznają się z ludźmi. Drogi widzu, czy podobał się Tobie film? Uważasz, że poniesiony przeze mnie trud wart jest docenienia? Chciałbyś wesprzeć mnie, ale nie wiesz, jak to uczynić? Jest na to sprawdzony sposób. Wystarczy, że zalogujesz się do systemu PayPal i wpisując mój adres mailowy travelfan@wp.pl prześlesz według uznania swój tip. To proste. Ja już jestem w PayPal, a Ty? Z góry dziękuję za każde wsparcie. Oglądając filmy z cyklu Travel Fan w podróży, wiesz więcej. Podróżniczym pozdrowieniem Rafał Maza. All rights reserved by Travel Fan.